Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj prezydent Radomia, Radosław Witkowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezydencie, zacznijmy od kulisów uchwalania budżetu. Cóż to się stało, że radny Wędzonka zmienił zdanie, zagłosował za? O, tak się odgrażał, że się wstrzyma. To jest pytanie do radnego Wiesława Wędzonki. Ja myślałem, że do pana, że jakiegoś cudu pan dokonał. Nie rozmawiałem z panem radnym Wiesławem Wędzonką, natomiast nie będę mówił panem radnym Wiesławem Wędzonką. Wybacz, Wiesiu, jesteśmy od prawie 20 lat po imieniu, więc mogę tak mówić. Natomiast tak, słyszałem te wypowiedzi pana radnego i powiem panu, że ja się z tym zgadzam, bo filozofia funkcjonowania samorządu, o której mówił Wiesław Wędzonka w swoich wywiadach, to jest oczywiście ta filozofia, która powinna przyświecać nam wszystkim, nie tylko radnym, nie tylko prezydentowi, ale przede wszystkim wszystkim, którzy są zainteresowani rozwojem miasta. I problem, na który zwraca uwagę pan radny Wędzonka, jest problemem zasadniczym. I o tym również wczoraj mówiłem w trakcie sesji budżetowej, czyli kwestia opłat za odbiory odpadów komunalnych. No właśnie, ten temat jest nierozwiązany cały czas. Jest nierozwiązany, ale tak jak wczoraj mówiłem podczas sesji Rady Miejskiej, niewątpliwie w ciągu kilku najbliższych tygodni musimy ten problem rozwiązać. Ceny na rynku, wartość, którą my w tej chwili musimy płacić za to, żeby realizować te usługi, jest znacznie wyższa niż te pieniądze, które zbieramy od mieszkańców. I tu będę chciał przekonać mieszkańców Radomia do tego, aby te opłaty były wyższe, bo chcemy, żeby miasto było czyste, chcemy, żeby ta usługa była jak najlepsza. To z jednej strony. Z drugiej strony jesteśmy pod pręgierzem wszelkich norm unijnych, które nam przerzuca polski parlament i na pewno to nie jest tak, że ten problem zamieciemy albo udamy, że go nie ma. Wręcz przeciwnie, w ciągu najbliższych kilku tygodni na pewno będę chciał, aby wrócić do tematu podwyżki opłat za odbiór śmieci i mam nadzieję, że tym razem uda nam się w konsensusie i w zgodzie, tak jak przy okazji budżetu, tę uchwałę przegłosować. Radni PiS do tej pory mówili nie. Ma pan nowy argument, żeby ich przekonać? No myślę, że te same argumenty, ale... Znaczy rozumiem, że do radnych PiS-u działa argument za trzecim, czwartym, piątym razem? To pan nie, nie. Umówiliśmy się w trakcie rozmowy o budżecie na rok 2020. Umówiliśmy się, że wrócimy do tego tematu, że będziemy rozmawiać i analizować. I powiem szczerze, ja widziałem, że jest pewne zrozumienie po stronie radnych Rady Miejskiej tego problemu, więc usiądziemy przy stole i będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że z dobrym, pozytywnym skutkiem dla finansów miasta, bo przecież z jednej strony mamy odpady i nie możemy powiedzieć, że to, że nie będziemy płacić za odbiór odpadów, to będzie nam lepiej. Wręcz przeciwnie. Uważam, że kwestia jakości wody, jakości obsługi mieszkańców, jeśli chodzi o odbiór śmieci, to jest coś i oczywiście jakość powietrza, to są te trzy rzeczy, które determinują to, czy w mieście żyje się dobrze, czy nie żyje się dobrze. Więc Radom jako miasto, które pretenduje do tego, aby być miastem nowoczesnym, musi te usługi mieć na jak najwyższym poziomie. Ja jestem w pełnym przekonany. Natomiast, panie redaktorze, powiem tak wprost. Ja będę przekonywał mieszkańców Radomia, ja, prezydent miasta, będę przekonywał mieszkańców Radomia, że warto zapłacić więcej za odbiór śmieci, warto zapłacić więcej za odbiór odpadów, tylko po to, aby ta usługa była jak najlepsza i aby nasze miasto było jak najczystsze. Jest pan wdzięczny radnym PiS-u za to, że wstrzymało się tam ich kilku od głosu, reszta zagłosowała przeciw, to był element, umożliwili uchwalenie budżetu. To był wynik kompromisu, który zawarliśmy w trakcie ostatniego spotkania w piątek w ubiegłym tygodniu i myślę, że to jest dobry wynik, dobry efekt, bo mamy budżet na rok 2020. Już od dziś możemy koncentrować się na dobrej pracy. Dziś na przykład podpisujemy... A nie dziwiło pana to, że dziś, osoby, panie redaktorze, ale dziś podpisujemy już umowy z organizacjami pozarządowymi, z tymi, te umowy, które były wstrzymane od 1 stycznia. Jesteśmy gotowi wydawać decyzje dla klubów sportowych w zakresie wypłat stypendiów i rozpocząć realizację tych inwestycji, które są na liście tych inwestycji, która jest załącznikiem do budżetu na rok 2020. Jasne. Nie zdziwiło pana to, że ci, którzy negocjowali to porozumienie, w większości, poza przewodniczącą Kingą Bogusz, która się wstrzymała, zagłosowali przeciw?
To jest Pana opinia. Dla mnie liczy się efekt końcowy. Mamy budżet na rok 2020 i dla mnie to jest olbrzymia satysfakcja, że udało mi się przekonać radnych Rady Miejskiej, a szczególnie myślę tu oczywiście o Klubie Radnych Prawa i Sprawiedliwości, że warto mieć budżet, że ta alternatywa w postaci ustalania budżetu dla miasta przez specjalistów z Regionalnej Izby Obrachunkowej jest mniej korzystna, mówiąc tak naprawdę bardzo, bardzo delikatnie, że warto mieć wpływ na to, co będziemy wspólnie realizować w roku 2020. Stąd nie będę analizował, nie będę dzielił włosa na czworo. Jest budżet, cieszę się, że radni poparli moje przekonanie, że warto wspólnie razem ten budżet przyjąć i wspólnie razem pracować na rzecz naszego miasta. Doraźna komisja dopilnuje budowy Radomskiego Centrum Sportu. To dobry pomysł? No ja mam... dyskusji, jaka się odbyła przy tym punkcie, to miałem wrażenie, że to ma być taka namiastka komisji śledczej z Sejmu, więc ja mam nadzieję, że również pierwszym świadkiem, który zostanie przesłuchany przez tą komisję doraźną, będzie prezes Rosabudu, pan Roman Saczywko. Taki będę miał postulat do pana przewodniczącego Podlewskiego, bo to pan przewodniczący Podlewski będzie zajmował się tą sprawą, że warto wreszcie odpytać pana prezesa Saczywko, czyli prezesa firmy Rosabud, która okazała się firmą, która zeszła z placu budowy przy Radomskim Centrum Sportu, bo od czasu opuszczenia budowy przez Rosabud pan prezes się nie wypowiadał, a przecież wiemy, że w jednym z programów telewizyjnych tak swobodnie opowiadał o luźnawych środkach i inwestycjach, więc mam nadzieję, że właśnie ta komisja doraźna i pan radny Podlewski w pierwszej kolejności odpyta pana prezesa Saczywko, co się stało, że tak pięknie opowiadał przez wiele miesięcy, zapewniał, że inwestycja będzie realizowana, a potem uciekł z placu budowy. Natomiast Mnie intuicja podpowiada, że raczej to pan będzie bohaterem, jeżeli już będą takie posiedzenia tej komisji i pańscy podwładni. Ja myślę, że jestem gotowy oczywiście przed taką komisją pana Podlewskiego wystąpić i odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie ta komisja będzie miała do mnie. Natomiast myślę, że zdecydowanie komisja powinna rozpocząć od rozliczenia firmy Rosabud i mam nadzieję, że panu Podlewskiemu nie zabraknie odwagi, tak mówię wprost, nie zabraknie odwagi do tego, aby wystąpić z takim postulatem i no, pokazać mieszkańcom Radomia tło, kulisy, a może coś, o czym nie wiemy, co spowodowało aż wielomiesięczne opóźnienie i zejście z placu budowy przez firmę Rosabud. To warto, skoro a może to jest radni, tak, że skoro radni, prawa radni uważają, że pańscy urzędnicy nie dopilnowali przy poprzednim razie firmy, która wykonywała Radomskie Centrum Sportu, to tym razem przy tej nowej umowie trzeba już na to spojrzeć szerzej. Spójrzmy na to szerzej, więc rozliczmy grzechy przeszłości, pokażmy kulisy, bo naprawdę mieszkańcy naszego miasta pytają mnie bardzo często, co się stało, że ten pierwszy wykonawca zszedł z placu budowy i to jest, myślę, zadanie tej komisji i pana radnego Podlewskiego, żeby wyjaśnić i tak jak mówię, no będę go wspierał i mam nadzieję, że nie zabraknie mu odwagi, żeby zaprosić pana prezesa Saczywko na spotkanie tej komisji. A my się temu będziemy chętnie przyglądać, zmieniamy temat. Co się dzieje w Zakładzie Usług Komunalnych, że radni muszą pytać o to, dlaczego się pracownicy boją przyjść do pracy? No, mi nie jest, panie redaktorze, wesoło i do śmiechu, jak słyszę wypowiedzi radnych, szczególnie w zakresie tych jakichś niepokojących praktyk, których domniemują, że dopuszcza się prezes Zakładu Usług Komunalnych, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, pan Robert Rutkowski. Ja mam nadzieję i zachęcałbym pana dyrektora dziś do odcięcia się od tych komentarzy i tych supozycji, jakie mają radni Prawa i Sprawiedliwości. To musi być takie męskie odcięcie, włącznie z tym, że pan dyrektor Rutkowski musi pamiętać o swoich dobrach osobistych, a w moim przekonaniu te dobra osobiste pana dyrektora zostały naruszone. No tam padł taki zarzut, że pracownicy, kiedy witają się z dyrektorem, muszą zdejmować czapkę, kłaniać się jakoś.
Znaczy, dla mnie najpoważniejszym zarzutem było stwierdzenie, że pan dyrektor wymaga, żeby pracownicy Zakładu Usług Komunalnych przed nim klękali. I to, powiem, mocno mnie wzruszyło moje struktury osobowościowe i uważam, że pan dyrektor w sposób... Ja znam pana dyrektora. Mhm. Znam pana dyrektora Rutkowskiego wiele lat, znam jego wady, znam jego zalety. Potrafię sobie wyobrazić wiele sytuacji z jego udziałem, natomiast nie wyobrażam sobie w dokładnie takiej sytuacji szykanowania swoich pracowników, więc liczę, że pan dyrektor się jak najszybciej odetnie od tych opinii, jak również zwróci uwagę na swoje dobra osobiste, bo to jest w tej chwili zarówno w interesie pana dyrektora, jak i również uderza w wizerunek miasta i kadry kierowniczej, zarządzającej, która ma olbrzymi wpływ na to, jak Radom wygląda, jak Radom się rozwija. No wiele rzeczy sobie ciężko wyobrazić. Ja pamiętam, jak jeden z dyrektorów jednej z instytucji, już tu nie chcę kopać leżącego, ale zjadał kartki. Pamięta pan prezydent? Oczywiście, że pamiętam doskonale tę sytuację, ale zostawiamy sytuację pana MZDiK i pana dyrektora Tkaczyka. Natomiast tu liczę na męskie odniesienie się do sprawy przez pana dyrektora Roberta Rutkowskiego i myślę, że pan dyrektor ma świadomość, że od tego, jak odniesie się do tej sytuacji, to również będzie zależało, jak ja na tę sytuację spojrzę. Mhm, i na koniec pytanie odnośnie tego, co donoszą wiewiórki. Znowu wiewiórki, tak. I wiewiórki donoszą, że... Ale zima jest, panie redaktorze. Nie poszły spać. Nie poszły. Kiepska zima, słaby mróz, że ze stanowiskiem chce się pożegnać dyrektor szpitala Marek Pacyna. Czy to prawda? Bardzo prawdopodobne. Dyrektor Marek Pacyna jest już w wieku emerytalnym i na pewno niejednokrotnie rozmawialiśmy o tym, jak będzie wyglądała sytuacja po tym, jak dyrektor Marek Pacyna przejdzie na emeryturę. No, dyrektor Marek Pacyna, myślę, że swoją misję realizuje bardzo dobrze i ja chciałbym współpracować z panem dyrektorem jak najdłużej, natomiast to nie będzie problem dla naszego szpitala, on wyciągnął ten szpital natomiast z dołka finansowego. Mam świadomość, że pan dyrektor Pacyna w każdej chwili może powiedzieć pas i ma do tego pełne prawo. Na pewno pożegnamy go z odpowiednimi honorami, czyli kwiaty, dyplom i wszystko to, co należy mu się za wiele lat ciężkiej pracy na rzecz Radomskiego Szpitala i w ogóle Radomskiej Ochrony Zdrowia. Jeśli podejmie taką decyzję, to na pewno kolejnym krokiem będzie ogłoszenie konkursu i wyłonienie kolejnego dyrektora. Nie chcę mówić tego sławnego, że nie ma ludzi niezastąpionych, bo pan dyrektor Pacyna naprawdę zasługuje na taki ludzki i zawodowy szacunek za to, co robi. Natomiast oczywiście, jeśli podejmie taką decyzję, to pożegnamy go z honorami i będziemy mieli nowego dyrektora, który stanie przed niełatwiejszymi problemami niż dyrektor Pacyna. I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Radosław Witkowski, prezydent Radomia, był moim państwa gościem. Dziękuję serdecznie i życzę miłego dnia. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.